cieszymy się, że ten 2015 rok, w którym obchodziliśmy 25-lecie naszej spółki, naszej grupy, akurat tego roku zrobiliśmy rekordowe przychody, jeśli chodzi o 1,760 mld. Tutaj mamy lekki wzrost rok do roku o 5%, natomiast bardzo nas cieszy wzrost rentowności EBIT o 20% z 43 milionów na 51 milionów. Wydaje mi się, że to należy się cieszyć i być dumnym z tego, że ten rok akurat 25-lecia był rekordowym rokiem w historii naszej grupy. Fajnie się zachowywały takie segmenty jak budowa farm wiatrowych, tu mamy wzrost przychodów o 100%. Nowy segment budownictwa dla energetyki to jest 160%, a pozostałe segmenty, deweloperka, jak i zagranica, zachowywały się rok do roku tak samo. Czyli te 5 segmentów, które żeśmy wybrali parę lat temu i postawili na to, dzisiaj pokazały, że to była dobra decyzja i stąd wzrost przychodów i rentowności. Myślę, że tutaj mowa o kilku miesiącach, raczej to w firmie budowlanej jest raczej zbyt optymistycznie. Ja myślę tutaj w perspektywie 5-10 lat i na pewno będziemy w dalszym ciągu koncentrowali się na tych segmentów, które mamy, a ciężar może przychodów troszeczkę przenosić na zagranicę. Dzisiaj widzimy, że w 2016 roku mamy wzrost przychodów prawie 100% za granicą. I te rynki, gdzie dzisiaj działamy, czyli Niemcy, Belgia, Holandia, dobrze się rozwijają. Tam będziemy chcieli w dalszym ciągu ekspandować, jak również budownictwo dla energetyki. Widzimy duży potencjał wzrostu. No i to będziemy rozwijać, a deweloperka, no to zaczęcie budów w Warszawie, gdzie takim głównym rynkiem deweloperskim jest Warszawa. Tutaj mamy 2 projekty. Jak zaczniemy w tym roku, to będziemy zadowoleni. Na razie nie chcemy zawoływać całej Europy. Chcemy działać tam, gdzie jesteśmy najlepiej postrzegani, gdzie najlepiej prowadzimy działalność już od wielu lat, czyli na razie Niemcy, Belgia i Holandia. To są tak duże kraje i tak duże rynki, że tam można naprawdę się mocno rozwijać. Natomiast zaczęcie działalności w innym kraju ponosi ze sobą duże ryzyko, duże koszty i na razie tego nie przewidujemy.